Bardzo się cieszę, że drugi raz z rzędu udało nam się wygrać ten rajd. Bardzo lubię ten rajd. Jest to dla nas szczęśliwa okolica, fantastyczny klimat w Polanicy. Chciałem podziękować wszystkim, którzy nas wspierają, zespołowi Rally Technology, chłopaki przygotowali super samochód. To jest też zakończenie sezonu, więc zostaliśmy drugimi wicemistrzami Polski, co również mnie cieszy. Nie spodziewałem się tego, lecz wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, wykorzystałem pech rywali, no i jakoś się to poukładało. Chciałem jechać szybkim, bezpiecznym tempem. No dzisiaj z Maćkiem powalczyliśmy dość mocno, wygrałem, także cieszę się z całego szczęścia, no bo co mogę z takiej pięknej chwili zrobić, gdy moje marzenie się spełnia. Jest podium, to powiedzmy fajne miejsce, ale no nie ma co ukrywać, jakieś tam tempo i wyniki na OS-ach nie były takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak? Bo chcieliśmy walczyć o wyższe lokaty, bym powiedział, chcieliśmy walczyć i z Łukaszem, i z Tomkiem, a oni byli trochę poza naszym zasięgiem. No więc cóż, przede wszystkim gratulacje dla Tomka Kasperczyka, dla Łukasza Habaja, no i dla Wojtka Chuchały za Mistrzostwo Polski w naprawdę świetnym stylu. Super sezon, tak. No weekend taki sobie, dowieźliśmy to. Od początku się tak poukładało, że teraz musieliśmy tylko pilnować, żeby Dominik nas nie przeszedł i niemalże na ostatnim odcinku byśmy to stracili, bo złapaliśmy kapcia na 5 km przed metą. No i było gorąco, ale na szczęście nasza przewaga była w miarę duża i udało się, wygraliśmy. Naprawdę fajnie, jesteśmy zadowoleni. Jadąc tutaj, założenie było przede wszystkim dotrzeć do mety i zdobyć jak najwięcej cennych informacji z kilometrów, co na pewnym samochodzie. A byliśmy w stanie konkurować z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami. No, masa doświadczeń, naprawdę duży krok do przodu, myślę, jeżeli chodzi o moją jazdę. Był to tak naprawdę pierwszy rajd mój w Mistrzostwach Polski i pierwszy od razu w tak szybkim samochodzie, w tak ekstremalnych warunkach, jakie panowały na tym rajdzie, więc myślę, że spisaliśmy się dobrze i jestem naprawdę bardzo zadowolony.